Jak toksyczny związek polityki z mediami i kontrola systemu edukacyjnego sprawia, że jesteśmy manipulowani do wyboru zawsze, w cudzysłowie, mniejszego zła i toksycznej kultury politycznej? Dzisiaj o teorii manipulacji politycznej, czyli dlaczego ciągle mamy wrażenie, że jesteśmy robieni, no delikatnie mówiąc, na szaro, nieważne kto jest u władzy. Propaganda, mass media i współczesna polityka narodowa to bardzo nowe wynalazki, mające niewiele ponad 100 lat, przed którymi społeczeństwa nie wykształciły niemal żadnych mechanizmów obronnych. Mówiąc brzydko, jesteśmy wrabiani politycznie zarówno w skali kraju, jak i międzynarodowej propagandy. Jako, że jednym z moich głównych obszarów zainteresowania jest komunikacja międzyludzka, nie mogłem przejść obojętnie obok wybitnego myśliciela i językoznawcy XX wieku Noama Chomskiego i jego teorii manipulacji. Wybrałem dla porządku 10 elementów manipulacji, które odnoszę do tego, co obserwujemy dookoła. Zasady mają niezwykłą aktualność i są w ciągłym użyciu, czy to nam się podoba, czy nie. Mi osobiście nie, bo jest to bardzo brutalna manipulacja i zarządzanie społeczeństwem. Oto, jak rządzić społeczeństwem. Zaczynamy. Pierwsza zasada. Rozpraszanie uwagi. Umysł człowieka ma ograniczoną pojemność. Łatwo przeładować go informacjami, zwłaszcza w obecnych czasach. Dawniej nie dało się gazetom czy mediom w krajach bez totalitarnego rządu narzucić porzucenia tematu na rzecz bardziej emocjonującego, ale mniej istotnego. Trzeba było wygenerować temat zastępczy, równie głośny albo głośniejszy, a i to nie zawsze się sprawdzało. Obecnie bardzo często jesteśmy świadkami kreowania bardzo szybko i celowo kryzysów z jakiegoś powodu wyraźnie skorelowanych w czasie ze strategicznymi i niepopularnymi decyzjami rządu czy przepychania przepisów w Sejmie lub zamiatania pod dywan afer rządzących. Problem jest taki, że we współczesnych mediach liczy się klik, a tych klików generuje więcej skandal obyczajowy niż złożona kwestia prawna czy skorumpowany polityk. Wszak to nic szokującego, skorumpowany polityk. Zresztą w obecnych czasach, nawet w krajach nietotalitarnych, media bardzo często są silnie uzależnione od reklamodawców. Jeśli więc strona rządowa posiada pod swoją kontrolą ogromne spółki, tak zwane skarbu państwa, to rządzący traktują je przedmiotowo i traktują też przedmiotowo ich budżet reklamowy, posyłając go tam, gdzie będzie to dla nich korzystne. Kiedyś groziło się pałką, teraz grozi się brakiem wypłaty. Korupcja polityczna zawsze znajdzie swoje sposoby, by odciągnąć naszą uwagę od ważnych spraw. Do tego na przykład taki Facebook czy inne media społecznościowe kształt swojej pierwszej strony dostosowują indywidualnie do preferencji odbiorcy, więc serwis sam podrzuci bardziej klikalny i skandalizujący temat obyczajowy niż ważną z punktu widzenia kraju sprawę korupcyjną czy nadużycie siły. Polityk, który chce zmanipulować opinię społeczną, będzie chciał umniejszyć wagę tematu, który jest dla niego niewygodny, rozproszyć uwagę widza i mediów. Krzykliwe, klikalne hasła zagłuszają nieprzyjemne pytania. Do tego i tak najlepsze jest milczenie, a to zapewnia współczesna korupcja polityczna, czyli instrumentalne traktowanie spółek Skarbu Państwa. Zasada druga. Wygeneruj problem i zaproponuj rozwiązanie. Czasami określa się ten schemat jako problem, reakcja, rozwiązanie. Można stworzyć problem lub istniejącemu problemowi nadać taką narrację, że stanie się bardzo bieżący i istotny. Ludzie sami do ciebie przyjdą, czasami wyjdą na ulicę. Wtedy tę energię możesz wykorzystać do zmiany, którą chcesz wprowadzić, a która inaczej byłaby bardzo niepopularna. Przykładem sprzed paru lat niech będą imigranci. Popatrzcie, jaka jest ogromna różnica między tym, jak nie zmieniła się nasza polityka imigracyjna, a jak zmieniła się znacząco retoryka i sterowanie społeczeństwem właśnie w tym temacie. Sami chcieliście, sami mówiliście, że problem trzeba rozwiązać. To nie jest idealne rozwiązanie, ale najlepsze z dostępnych. Taka narracja co chwilę rozbrzmiewa ze strony polityków. Był nierozwiązany problem niewydolności i złego projektu systemu prawnego, został użyty do rozbijania porządku prawnego wokół sądów. Był wcześniej problem bankrutującego ZUS-u, została przerzucona odpowiedzialność za emerytury na obywateli za pomocą OFE. Oczywiście problem rozwiązany według tego scenariusza generuje nowy problem i nowe niezadowolenie, ale wtedy po prostu znowu stosuje się dokładnie tę samą strategię i ugrywa następne sprawy, czyli powstaje problem, politycy problem widzą, rozumieją, pochylają się nad nim, znajdują winnego, czyli reagują, proponują rozwiązania, które za jakiś czas wygenerują znowu problem. Istotą tych problemów jest też fakt, że są nierozwiązywalne przez zwykłych obywateli. One muszą być zależne od polityków. Gdyby każdy problem mógł rozwiązywać samodzielnie pojedynczy obywatel, to po co byliby mu politycy? A jeszcze tacy, którym może być wdzięczny za rozwiązywanie licznych problemów? No właśnie stąd siła tej zasady. Zasada trzecia.
zmiany wprowadzaj stopniowo. Dlaczego? Są dwa powody. Jeden wynika z tego, że ludzie się szybko przyzwyczajają do dobrego, a drugi do tego, że ludzie szybko się przyzwyczajają do złego. Jeśli chcesz naprawić sytuację, którą ktoś zepsuł, a jest możliwe robienie tego powoli, to po co się śpieszyć? W pierwszym roku naprawisz troszeczkę i zrobisz z siebie bohatera, w drugim znowu troszeczkę i znowu jesteś bohaterem, w trzecim znowu i podobnie w czwartym zapewnisz sobie długą karierę bohatera. Pamiętam doskonale ten model działania, jaki opowiadał mi mój dobry przyjaciel, którego rodzic pracował w jednej z firm kolejowych zajmujących się remontami torowiska i dopuszczających określone prędkości pociągów na określonych odcinkach torów. Mówił tak, w sumie możemy wykonać remont na tym odcinku tak, by z roku na rok podnieść ograniczenie prędkości o 20 km na godzinę. Ale po co? Lepiej co roku podnosić o 1 km, wtedy jest progres, jesteśmy chwaleni, a roboty mamy na najbliższe 20 lat. Podobnie działa wprowadzenie dobrych zmian. Jednak to nie jest aż tak wielki problem oprócz marnotrawienia zasobów. Nadal idziemy przynajmniej w dobrym kierunku. Ale ludzie przyzwyczają się także do złego. Jeśli od razu wprowadzisz nieprzyjemną zmianę, niezadowolenie skupi się w ten jeden moment, w wielkim wybuchu złości. Jeśli będziesz wprowadzał nieprzyjemne zmiany stopniowo, co roku, delikatnie, ludzie się nawet nie zorientują. Na przykład jeśli chcesz podnieść podatki o 10%, to co roku podwyższasz podatek o 2%. I tylko na, w cudzysłowie, okres próbny, bo trzeba się zmobilizować, bo trzeba na coś odłożyć, bo trzeba coś sfinansować. No, nikt nie będzie się biło 20 zł z 1000. W ciągu 5 lat zwiększasz opodatkowanie o 10%. Mało kto zauważy, szczególnie gdy dodatkowo zmienisz sposób liczenia księgowania i pobierania. Do tego, gdy polityk użyje jeszcze formalnie, nieformalnie licznych sztuczek retorycznych i nazwie kolejny podatek jednym z określeń typu danina, składka, fundusz, akcyza, cło, opłata solidarnościowa, kontrybucja, czynsz, obowiązek, powinność, nakład. Jak widzisz, trików jest wiele, ale wynik jest zawsze taki sam. Jeśli zamkniesz oczy i uszy dzisiaj, za 10 lat obudzisz się w zupełnie innej podatkowej rzeczywistości i nikt nie będzie rozumiał twojego ogromnego oburzenia. To samo dzieje się z niedzielami handlowymi i niehandlowymi. Stopniowo, kroczek po kroczku, przecież nic się nie dzieje, przecież to tylko jeden dzień. Czwarta zasada. Strategia odroczenia. Długo przygotowuj nadchodzące zmiany. Projektuj je nie tylko jako coś, co jest wprowadzone stopniowo. Zapowiadaj je jako coś nieuniknionego. Ludzie łatwiej zgodzą się na podjęcie działań, które będą miały rezultat w przyszłości, niż to, że jutro będzie gwałtowna zmiana. Odsuń jak najbardziej podjęcie decyzji od wynikającej z niej konsekwencji. Ponadto ludzie naiwnie wierzą, że wszystko się poukłada i nie będzie tak strasznie. To pomoże wprowadzić nawet duże zmiany, kiedy będą konieczne. Na przykład w tym momencie można przegłosować coś, czego skutki zacznie się odczuwać za 15 czy 30 lat. Ludzie to przyjmą dużo łatwiej. Wrócę do nieszczęsnego przykładu polskiego ZUS-u. Instytucji, która upada, ale przez regularne przegłosowywanie dodatkowego budżetu, ten upadek jest oddalany o kolejne miesiące czy następne lata. No więc, jakie to ma znaczenie, że za 30 lat dla obecnych 35-latków emerytura nie starczy na jedne zakupy? Znikome, bo jakoś naiwnie wszyscy myślą, że to się jakoś ułoży. Być może tak, ale czyim i jakim kosztem się to ułoży? Tego tak samo jak obecnej władzy, jak i obecnych 30-parolatków po prostu średnio obchodzi. I to świetna zasada, którą należy stosować, jeśli chce się manipulować społeczeństwem. Piąta zasada. Mów do społeczeństwa jak do dziecka. Jeśli będziesz przemawiać do ludzi jak do dzieci, to najprawdopodobniej w końcu zaczną odpowiadać jak dzieci. Upraszczaj komunikaty w taki sposób, by były zamglone. Jeśli stosujesz jakiś model, używaj tak wielkich uproszczeń, by było go łatwo wykrzywić. Mów o złodziejach, mów o dziejowej niesprawiedliwości, mów, że zrobili krzywdę, mów o zadośćuczynieniu, o naprawieniu krzywd, mów o skorumpowanych kastach, nazywaj swoich rywali każdym prostym słowem ze słownika 8-letniego małego gangstera. Jeśli mówisz o problemach, to tylko w kategoriach wielkich słów, typu zostaliście oszukani, okradzeni, zdradzeni, a potem proponuj swoje rozwiązania. To na tyle zdezorientuje społeczeństwo, że większość nie zauważy niekonsekwencji i złożoności sytuacji. Sami będą za ciebie walczyć, bo dasz im złudzenie wiedzy i zrozumienie rozwiązania. Pojawi się takie złudne poczucie, że w cudzysłowie ktoś w końcu mnie rozumie. Bo bardzo łatwo się utożsamić z takimi prostymi frazesami. Spróbuj sam odpowiedzieć sobie na pytanie, oglądając i słuchając tę animację. Czy zostałeś kiedyś oszukany, zdradzony czy okradziony? No na pewno, więc ten, kto to powiedział, musi mnie rozumieć i jego droga za to uczyni mi te krzywdy. To będzie wtedy dużo lepiej przyjęte niż prawdziwe stwierdzenie: problem, szanowni państwo, jest bardzo złożony. Co to znaczy?
Kto jest winien niskim zarobkom Polaków? Obcokrajowcy. Proste, prawda? Poprzedni rząd. Jeszcze prostsze. Złodzieje. Najprostsze. A gdzie ci złodzieje? Byli w poprzednim rzędzie. Jaki ten świat prosty? Prawie jak świat ośmiolatka, więc jeśli będziesz mówić do społeczeństwa jak do dziecka, tak jak robi to wiele polityków populistycznych, polaryzujących opinię, wyborcy będą odpowiadać dokładnie tym samym. Szósta zasada. Skup się na emocjach, a nie na racjonalności. Im bardziej nakręcone są emocje, tym mniej jest miejsca na rozsądek. Im bardziej nakręcone są emocje, tym reagujemy szybciej my jako ludzie. Zaczynają działać nasze uproszczone sposoby rozumowania, pojawia się więcej błędów poznawczych i brak rozsądnego dyskursu. Emocje od razu prowadzą do budowania świata z metafor i mitów, które potem są wykorzystywane do budowania lęków lub konkretnych zachowań. Na przykład określenie złodziejami wszystkich tych, którzy korzystają z przywilejów przypisanych do zawodu polityka, latają samolotami, VIP i tak dalej, albo jeżdżą limuzynami. Albo mit moherowych beretów czy komunistycznych sędziów. Te przykłady, przyklejanie łatek do całych grup społecznych rozpala emocje i jak to mówił genialnie Jonathan Haidt, to emocjonalny ogon macha racjonalnym psem. Dajemy się takimi hasełkami wciągać w konflikt uproszczony, pełny błędów poznawczych, mitów i użytecznych dla każdej ze stron fikcji. Łatwiej zaszczepić pragnienia, lęki i zachowania. Łatwiej wtedy przekonać ludzi do tego, by zrobili coś, co jeszcze niedawno nie mieściło im się w głowie. Zaatakowali kogoś, demonstrowali, robili naprawdę brutalne lub dziwne rzeczy w internecie. Prawda wówczas staje się bezwartościowa, rządzi nami metafora i mitologia. Siódma zasada. Utrzymuj ludzi w ignorancji. Zwyzywaj każdego, kto mówi o sprawowaniu kontroli przez rząd, od zwolennika teorii spiskowych. Uczyń społeczeństwo niezdolnym do zrozumienia metod sprawowania kontroli. Utrzymuj stan dezinformacji i wewnętrznego skłócenia tak długo, że najracjonalniejsi obserwatorzy, którzy mogliby być przeciwko, stwierdzą, no to ja się będę trzymał daleko od tego tematu, nie chcę się po prostu pobrudzić, bo to jest straszne dziadostwo. Rezygnacja racjonalnych osób z udziału w debacie publicznej i obserwowania nadużyć władzy jest sukcesem dla polityków, a można ich zniechęcić tylko poprzez strasznie brutalną walkę. Do tego system edukacji, jak i samo informowanie społeczeństwa musi być na tak niskim poziomie, żeby przeskoczenie przepaści ignorancji było prawie niewykonalne. Techniki sprawowania kontroli, czyli m.in. choćby to, o czym teraz mówię, muszą pozostać niezrozumiałe dla ogółu społeczeństwa lub chociaż nie do uwierzenia dla nich. Ósma reguła. Promuj przeciętność. Bycie przeciętnym powinno być cnotą. Więcej, niech przeciętniactwo będzie na coraz niższym poziomie. Bycie niewykształconym i głupim, a cwanym ma się stać normą. To normalne. Ma się stać pożądane i wartościowe samo w sobie. Niech bycie wykształconym będzie zohydzone. Niech rozsądek będzie czepliwością, szukaniem dziury w całym, cechą ludzi nieszczęśliwych. Niech praktyk będzie ważniejszy niż teoretyk. Niech się ich przeciwstawi sobie, by nie stanowili dla siebie uzupełnienia. Tylko ci, co w cudzysłowie znają życie, są na piedestale opiniotwórczym. Przeciętna edukacja, przeciętna pensja, przeciętne mieszkanie, przeciętny kredyt, przeciętne małżeństwo to aspiracje prawdziwego patrioty, wzór cnót. Wszystko, co jest powyżej, to zdrada, oszustwo, złodziejstwo. Każdy, kto wychyli swoją głowę, będzie miał tę głowę ściętą. Dziewiąta zasada. Wzmacniaj w ludziach poczucie winy. Niech staną się winni sami sobie za swój los. Nie odpowiedzialni, bo to by wzbudziło w nich moc zmiany, ale właśnie winni. Niech zamiast buntować się i kwestionować reguły gry, będą się obwiniać i społeczeństwo będzie miało niskie poczucie własnej wartości i sprawczości. W takim stanie masa ludzi będzie bierna i podatna na wszystkie sugestie. No bo co my możemy zrobić, my, szarzy obywatele? Co znaczy mój jeden głos? To jest ideał właśnie dla takich polityków, którzy chcą sterować społeczeństwem. Bierność oznacza brak zmian. Dziesiąta zasada. Znaj ludzi lepiej, niż oni są w stanie poznać siebie. Nauki społeczne pozwalają coraz lepiej rozumieć społeczeństwo, jego zachowania i trendy. Nie zapewnia to ścisłej kontroli, ale zapewnia wystarczającą. Gromadzone dane o ludności są obecnie coraz głębiej, lepiej i skuteczniej analizowane. Zwykły człowiek nie ma dostępu do tych danych, a gdyby nawet, to nie byłby w stanie ich przeanalizować i wykorzystać. To doprowadza do sytuacji, że rządzący mają większą kontrolę nad jednostką niż ona sama. Wiedzą, gdzie przyłożyć niezauważalny nacisk, by wzrosło niewspółmiernie prawdopodobieństwo pożądanych zachowań. Zresztą dokładnie tę sytuację pokazuje skandal z Cambridge Analytica, firmą, która czerpała dane milionów użytkowników Facebooka
i wykorzystywana była w kampanii choćby brexitowej, czy w kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie sterowano, dosłownie sterowano opinią publiczną za pomocą ogromnej ilości danych pozyskiwanych właśnie z Facebooka. Powyższe zasady nie działają osobno. Występuje między nimi głęboka synergia, współdziałanie i wzajemne potęgowanie efektów. Dodatkowo powodują one, że generowana dyskusja przypomina gumę do życia. Przyjemne, łatwe, krótkotrwałe i bez konsekwencji. Takie igrzyska gladiatorów. Jak sobie obejrzysz jakikolwiek program publicystyczny w publicznej telewizji, to jest tam bardzo często po prostu takie mielenie tematów bez wartości dookoła. Nasze umysły to lubią, ale czy jest to dla nas dobre? Tych 10 elementów nie jest pancernych, możesz przeciwdziałać ich wpływowi, szczególnie w epoce nowych mediów, dostępu do informacji. Jednak im mniej godzisz się na bycie manipulowanym, tym więcej energii musisz poświęcić na weryfikację faktów, narracji, analizę logiczną i retoryczną reprezentowanych informacji. Niektórzy wybierają drogę na skróty i antyzaufanie. Wszelkie informacje, które mają swoje źródło w bardziej oficjalnych strefach państwowych, gospodarczych, naukowych, odczytują odwrotnie. To takie bycie sceptycznym do poziomu toksycznego sceptycyzmu, aż mózg wypada, gdzie każdą informację odrzucasz, dopóki własnoręcznie nie doświadczysz i nie zrozumiesz na swój rozum. Można po prostu przegiąć z negacją wszystkiego po jednej linii i zasilić szeregi ludzi widzących wszędzie spiski na temat globalnego ocieplenia, zdrowia i szczepień, czy nawet kulistości planety. Walka z tą manipulacją nie polega na odrzuceniu racjonalnych mechanizmów, a na dostrzeganiu tych miejsc, w których ktoś próbuje wciągnąć się w swoją ideową, silną narrację. Wówczas to od ciebie zależy, jak zareagujesz i jakie pytania zadasz. Ważne jednak, by reagować i nie dawać się ponieść ideologicznej fali. Więc sam musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, na jaki poziom bycia manipulowanym ty sobie pozwolisz. Każdy z nas w jakim stopniu jest. Ile energii jesteś w stanie przeznaczyć na walkę z tym? Zostawiam cię z tymi pytaniami, życząc równocześnie, byś mimo wszystko pozostał nieprzeciętny. Cześć.